Może nie do czegoś, jeżeli będą pytania, bo postaram się też odpowiedzieć, jeżeli będą do mnie kierowane. Kopalnia, tak jak wspomniałem, wykonuje teraz projekt nowej trasy turystycznej. Nie reaktywowałem tego dosyć mocno wcześniej. Ta trasa będzie się rozpoczynała właśnie przy Sutorys. Tam są już wykonane schody na dzień dzisiejszy. I ten czas turyści będą dowożeni do centrum, tutaj będą schodzić. Tam, jeżeli powstanie pomnik, to będą też mieli możliwość zobaczenia. I ten ruch jest dlatego był wykonany z dwóch względów. Po pierwsze, żeby nie było kolizji pomiędzy aktualnie obowiązującą trasą multimedialną, stworzyliśmy nową trasę multimedialną, która będzie prowadziła w dotąd niedostępnych części wyrobisk górniczych. I druga rzecz, przy wzroście turystów, nawet szybkami, który jest szybszy i więcej zabiera osób, w pewnym momencie może być po prostu niewydolny. Już nie będzie w stanie obsłużyć ilości chętnych. Kiedy będzie zejście schodowe, mamy możliwości techniczne, a wierzę w to bardzo, że za 50 lat będzie po 300-400 tysięcy turystów w kopalni Semipochnia i będzie możliwość po prostu prowadzenia ich schodami w głąb kopalni i będzie to bezpośrednio w tym czasie się odbywało właśnie przy szybie sutorys. Jest na 300 schodów. Może 121, proszę. Ile schodów jest? Schodów nie jest to głęboko. To jest 70 metrów. To jest naprawdę nie jest dużo. Czyli Dzisiaj, jeśli to sobie wyobraźcie, każdy z Was na komorze waży. Jeżeli schodzimy z Augusta na poziom komory, to jest 36 metrów pionowych. Jeżeli schodzimy z poziomu Augusta do komory waży, to jest w pionie 36 metrów. Praktycznie drugie tyle schodów. Więc to nie jest jakoś naprawdę. Tak, i są bardzo wygodne, bardzo fajne, bardzo. Poza tym te schody dla tych tras, jak już będzie trasa turystyczna, no będą też z atrakcjami, tam różne dźwięki, różne gra światła, także to będzie też atrakcja, żeby to była monotonia zejścia, więc to będzie atrakcyjne. Więc dwie rzeczy ta trasa rozwiązuje. Są turyści, od 2021 od stycznia już, bo w Mistrzycy to jest dla turystów jest czynny. Nie jest to niezależne ten czas od kapli, to już ten czas robi te dwie trasy przebiegają niezależnie. Na tej nowej trasie promujemy pewne postacie z miasta odwrotnie i zachęcamy turystów do odwiedzania, więc już sami od siebie promujemy elementy, obiekty, osoby, które są i dodatkowo przy szybie czytężnie, czy te obiekty, które będą zachęcały turystów, też deklaruję tutaj możemy promować, tak aby tych turystów w jak największej części przekazać do miasta Bochnia, żebyśmy się, bo chcę się nimi dzielić, chcę, żeby oni trafiali, zostawiali tu swoje pieniążki, podziwiali piękną Bochnię w końcu najstarszego miasta w Małopolsce, bo to jest dla obu stron i dla miasta, i dla kopalni dobre rozwiązanie. Dlatego w tą stronę na pewno, jeżeli będę dalej, będę działał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał